11 mieszkańców zabrzańskiej kamienicy musiało diametralnie zmienić swoje życie po wydarzeniach z poniedziałku 27 listopada. W wyniku pożaru, który wybuchł w godzinach wieczornych, rodziny straciły cały swój majątek. Obecnie poszkodowani przebywają w tymczasowym schronieniu. Z inicjatywy mieszkańców Zabrza została zorganizowana zbiórka, a miasto szuka dla rodzin nowych mieszkań. Karolina Komada. Całe ich życie wywróciło się do góry nogami. To jest po prostu niesprawiedliwe. Ale to jest, zamyka się nam stare życie, zaczyna na nowo. Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Knosały w Kończycach. Pożar mieszkania na poddaszu zaczął się rozprzestrzeniać do innych części kamienicy. Pożar tutaj w tym pomieszczeniu, lokalu użytkowym, cały spłonął, jakby nie było. Tutaj są drzwi od naszej sąsiadki, które spłonęły, no miała antywłamaniowe drzwi, no dzięki Bogu, że miała te antywłamaniowe, ze względu na to, że no, dostałby się ten pożar cały do środka jej mieszkania. Pożar zauważył mąż pani Wirginii. Ich mieszkanie znajduje się centralnie pod tym, w którym zaczęło płonąć, to on zaalarmował pozostałych mieszkańców i zadzwonił do żony, że pali się ich dom. No to jak wysiadłam, mąż był już na dole z psem i z synem, no tylko patrzyłam na górę, no to... Tam żywy ogień wychodził, po prostu tak sobie płonęło wszystko, cała góra płonęła. No w tamtym momencie, no teraz przyjeżdżała straż, szybko przyjechała też straż bardzo, bardzo, więc z każdej jednej strony, pamiętam, że tylko od razu rozłożyli te swoje szlaufy, te, nie wiem jak to się nazywa fachowo, no i z ziemi lali na samą górę. Stracili wszystko. Rzeczy zostały spalone, zniszczone lub po prostu zalane. Pani Marta, która mieszkała w kamienicy od roku, straciła coś cenniejszego. Teraz prosi o pomoc. Ja go wzięłam rok temu do domu z ulicy. Tak jak mówię, on jest bardzo nieufny, jest wykastrowany, on nie gryzie, on nikomu nie zrobi krzywdy, jest po prostu bardzo taki płochliwy. I tak jak wspominałam, on po prostu przestraszył się strażaków, tego wszystkiego i myślę, że uciekł gdzieś dalej od tej ulicy. I jakby ktoś go zobaczył, to żeby po prostu do mnie zadzwonił. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie. W całą sytuację zaangażowało się miasto, które zapewniło mieszkańcom tymczasowy nocleg oraz wsparcie psychologiczne. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności niezwłocznie podstawił autokar, w którym mieszkańcy mogli się schronić. Po wzięciu najważniejszych rzeczy, po ugaszeniu pożaru, mieszkańcy zainteresowani takim zakwaterowaniem otrzymali zakwaterowanie od miasta w hostelu Pogoń. Tam otrzymują ciepłe posiłki, otrzymują wsparcie psychologiczne, jeżeli jest takie wymagane. I oczywiście poinstruowaliśmy mieszkańców, w jaki sposób mogą skutecznie sięgnąć po zasiłki finansowe. To jest tylko doraźna pomoc. Mieszkańcy aktualnie czekają na nowe mieszkania, które dostaną od miasta. Mają tam trafić jeszcze przed świętami, ale będą potrzebowali dodatkowego wsparcia. Wiadomo, że będzie bardzo dużo rzeczy potrzebnych, czy jakieś sprzęty, łóżka i tak dalej, no bo to nie bardzo da radę po prostu no, wysuszyć, tak, bo są pozalewani ci ludzie dość strasznie. Więc uruchomiliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl. No i najlepiej po prostu myślę, że wpłacać środki na tą zbiórkę, dlatego że wtedy będzie wiadomo, jak już będzie wiadomo, co można kupić, to będziemy my jako fundacja tym zarządzać i po prostu no, pomożemy tym ludziom jakoś zacząć to życie na nowo. I właśnie tak nazywa się zbiórka Zacząć Żyć na Nowo. Pomóc może każdy, wystarczy wejść na stronę pomagam.pl lub po prostu ją udostępnić.